Hej kochani, witam wszystkich z tej strony Sayuki i zapraszam do kolejnego spotkania w One Piece World Seeker. Na pokładzie mamy już Brooka, mamy Frankiego. Pojęcia nie mam. Mogę coś dla ciebie zrobić, Luffy? Chcę robić sprzęt i stroje, chcę rozmontować wyposażenie i nieważne. Nie mamy żadnego stroju na razie. Daj znać, gdybyś jeszcze czegoś potrzebował. O tym porozmawiamy później. Brook. No siema. Joho. Podobno podczas wojny zginęło wielu ludzi. Coś im zagram. Requiem, żeby mogli odpoczywać w spokoju. No to graj. Widzę, że jak rozmawiamy z naszymi bohaterami, to dostajemy jakieś rzeczy. Jest Inami, wreszcie na statku, chyba że ją poprzednim razem ominęłam. W miastach i na drogach roi się od marynarzy. Ale raczej nie będą niczego próbować, póki wszyscy się tu nie znajdą. No dobra. Widzę, że każdy mnie tu czymś obdarowywuje. Oj. No i jak tam wejść do tych twoich pomarańczowych ogródków? Czy z drugiej strony są schody? Nie, ale tam zaraz wskoczę. No. Cium. Widzę, że jest... Ha! Nieźle. Są pomarańczki. Dobra. Wciąż mi ich nie wolno. Dobra. Widzicie, że przebrałam się z powrotem w nasze ubranie. Ktoś wyrusza w drogę. Będzie potrzebować obiadu. No właśnie. I chcielibyśmy kogoś gdzieś wysłać. Minerały do zdobycia, materiały. Nami zdobywa klejnoty, usop skóry, składniki, rośliny, drewno, skamieliny. Spróbujmy tak. O, i może wyślemy go... O! Pieprz jeszcze jest. Wyślemy go z fryteczkami. Nie, brakuje mi na fryteczki. I brakuje mi na obydwa. No trudno, czyli nikt nie pójdzie na... Daj znać, gdy ktoś będzie wyruszał, przygotuję mu najlepsze obiadki, kiedykolwiek jadł. Czyli spoko. U Choppera też się niewiele zmieniło. Czyli mniej więcej mamy... słabo mi idzie plan uwolnienia czy znalezienia Zoro w pierwszej kolejności. Bardzo słabo. Mniejsza z tym. Wieża więzienna. Mam na mapie, nam się pokazuje. Te stacje tam z daleka było tak fajnie widać. Dobrze, ona jest tutaj. A teraz, czy był tutaj dziwnie wyglądający kamień gdzieś? Nie, jedyny, który został, to ten tutaj, który... gdzie w okolicy nie byłam, ale o nim zapomniałam. W sumie biegliśmy aż tak daleko? Możliwe, że biegliśmy, bo ja to przebiegłam oczywiście w świetnym kierunku tą mapę. Dobra, wróćmy do misji tej, bo tamto nie umrze, nie zginie i nie schowa się. I lećmy do... Oj, najbliżej możemy przez Rubinówek. Chodźmy na Rubinówek. Nikt z nami pewnie nie poleci, ale to jakiś problem wielki nie jest. No dobra, jesteśmy już na miejscu. Nie wygląda, żeby tu były jakieś misje ukryte, dodatkowe. Zobaczymy jak pójdzie. W tej chwili przy nagrywaniu sprawdzam inne ustawienia graficzne, teoretycznie lepsze. Mam nadzieję, że nie będzie lagów ani niczego. No zobaczymy, no trochę. Gdy zjawił się naczelnik, wioska na wschodzie zmieniła się w stalowe miasto. Ciekawe, czy z naszej wioski też zrobią miasto. No ciekawe ci powiem. Owszem, owszem. Dobra. Jak ten Luffy się tu prezentuje? No na razie biega w porządku. Wszystko wygląda spoko. Będę testować różne ustawienia przez następne kilka odcinków. Zobaczymy, który będzie najlepszy.
W wieży więziennej przetrzymywani są tylko przestępcy, tak? Aż mnie dreszcze przechodzą, jak pomyślę, że mamy tak blisko tyle szumowin. No co ty? Dobra, tu coś... Jaki fajny wiatraczek. Siema. Kupiłem broń do walki z frakcją zwolenników marynarki. Pomoże nam w obronie naszej wioski. Skubany. Oddany sprawie. Dobra, dajcie trochę tych składników, bo wygląda na to, że nam zaczyna ich powoli brakować. O, kolczasta marchew. Już ją gdzieś zbieraliśmy. Wy, wyspiarze. Zaczęliśmy kiedyś z piratami wojnę. My, wyspiarze. To w jej wyniku kontrolę przejęła marynarka, która zbudowała wieżę więzienną. Oko, nie martw się. Ej, wypuść mnie. No. Oj, a tu co? A ty się chyba rozmawiaj z nim włączyło znowu. Nie, Kimi! W pobliżu wieży więziennej kręcił się jakiś podejrzany mężczyzna. Był uzbrojony w 3 miecze, przerażający widok. A. Nawet nie będę nic mówić. Tam żołnierz szedł, nawet 2. Chował się za drzewem. No dobra, coś tu jest do podniesienia, nie ma? Jest. Ech, Zoro. Dobra. Ach, no i mnie trafił. Ahaha, co to za... Co to, maszynówkę tam w sumie masz? Magazynek bębnowy. Wow. A skąd ich się tam tyle wzięło? A że? Co oni płyną, biegną tą kantorówką? Oj, zauważył mnie, no jak? Ech. No, chodzi, dostać wreszcie. Jak oni mnie tam widzą? Fajna ta wieża. A, wypchaj się. Ucieknę z innej strony. Tam jest fajne przejście. O, to nie ma tak łatwo ogólnie, jeżeli chodzi o dostanie się do środka. Ale my mamy naszą rakietę, nie? O, ha, ha, ha. Świetne to jest. Może mnie nie zdążą zauważyć. No cześć. I co, będę tak skakać z dachu na dach? Ło, wypas ta wieża. Aj, tam nie mogę. Ojej. A tam? Też pewnie nie. A, jest Zoro! Z kim ty tu rozmawiasz? No, no, twoja siła nawet bez haki robi wrażenie. Jest, Zoro ma wejście takie epickie. Jest. Zatrzymajmy się na chwilkę, popatrzmy na niego. Gdzieś ty był, ty! Ty... No. Czy to ma coś wspólnego z twoim... z tym twoim dziwnym strojem? Łowca piratów Zoro. Słyszałem o twoich zdolnościach, ale przekraczają moje oczekiwania.
Twoje dane bardzo się przydadzą. Opłacało się je gromadzić osobiście. Najwyraźniej przybył twój kapitan. Dość tego. Skończyłem z tobą. A ty gdzie się wybierasz? W przeciwieństwie do was mam co robić. Jeśli chcesz emocji, możesz mi pomóc w testach. No tam jakaś bomba była. Oj. Padł. Oj. Skoczył na mnie. O, wybuchnie mi. No przecież mnie broniłam. Co za człowiek, latający robot, znaczy się. Oj. Nie wydaje się, żeby chciał się tak złapać. No chodź tu. Coś ty taki nieśmiały. No chodź. Zdecydowanie nie chcę się dać złapać. Mam cię. Rany, niesamowite te roboty. Ciekawe, do kogo należały. Do nich wysłał. To marynarz, prawda? Zoro, gdzie jest robokoleś? Straciłem go z oczu, gdy rozprawiałem się z marynarzami. Ale to naczelnik tej wyspy, prawda? Czemu nie próbuje nas pojmać? Nie wiem, ale powiedział, że jest zajęty. Może ściga piratów albo coś? Wiesz, no my też jesteśmy piratami. Właśnie, zanim zapomnę, Luffy, mam coś dla ciebie. Klucz? To klucz do celi w wieży więziennej, gdzie przetrzymują Robin. Naprawdę? Czyli nic jej nie jest? O, jak zawsze można liczyć na Zoro. Nie, poprosiła mnie, żebym znalazł klucz do jej celi i właśnie wracałem. Nie zdążyłem jej obejrzeć, okej. Dojin przemawia. Nie zdążyłem się obejrzeć, a byłem już na zewnątrz więzienia. To w twoim stylu, Zoro. No dobra. Chodźmy uwolnić Robin. Dobra, leć. Ha? A ty nie idziesz? No właśnie. Nie, jestem ci do tego potrzebny, prawda? Ruszam za naczelnikiem. Mam co do niego złe przeczucia. Idź uwolnić Robin. No dopiero co go znalazłam, a ten już poszedł, uciekł Mino. Tam widzę, chyba można przejść do góry. O! Moshi. Luffy des. Luffy, jesteś w wieży więziennej, prawda? Wszyscy marynarze o tym mówią. Zgadza się, jestem tu, aby uratować Robin. Nie wiem, gdzie jest jej cela. Dokąd mam iść? W takim wypadku też pójdę do Rubinkowa i zobaczę, czy zdołam ci pomóc. Zostawię mój mały ślimakofon włączony, żebyś mógł ze mną rozmawiać, kiedy zechcesz. Dzięki, Jany. Dobra, na razie. Nie ma wejścia. Powiedziałabym kaczak, jak odłożył telefon. Ale właśnie, że nie odłożył. Wieża więzienna ma otwarty dach. Dobra, spróbuję się wspiąć po murze. Pewnie, że tak. Tam widziałam właśnie coś, można skoczyć. Chodź ty. No. Coś nie chciał zareagować. Mój, tam chyba będzie za wysoko, żeby się dostać. No właśnie, muszę iść dookoła. Wow.
No. Okej. Utknęłyśmy. O nie, jest, jest, coś jest. Jestem chyba w połowie drogi. Ten mur naprawdę jest wielki. Podobno ma powstrzymywać intruzów, ale dla ciebie to chyba nic nie znaczy. Już prawie jestem. Pewnie, że tak. Oj, a tam. Dasz radę, Luffy. Oj. Luffy, co ty? Skakuj na górę. Ale jesteś ostatnio jakiś taki oporny. No. Dobra, dotarłem. Dobra robota, Luffy. Więc Robin jest gdzieś w tym więzieniu, co? Tak, powinna tam być. Nie wiem tylko w której celi. Nie ma sprawy, mogę wyczuć, czy ktoś jest w pobliżu. No wiem. Wow, wygląda, że tam na dole siedzi? Chyba w tamtej wieży, ale... No, nie wychodź... Nie? Nie iść na górę w takim pięknym miejscu? Chyba się nawet nie da na razie. Dobra, znalazłam moją Robin, zaraz ją wyciągnę. Tup. Zaraz, a ta skrzynka to gdzie się pokazała? O, chyba gdzieś u góry bardziej. Ha. No dobra, to w dół. Szkoda, że przez okno nie możemy porozmawiać. Mogę go zaatakować? Naprawdę mnie nie widziałeś? O, ty. Macie. To będzie fajne. Ha, 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 ha. Dobrze, uwolnijmy Robin i później pomyślimy o tych... Właściwie skrzynka? Gdzie ta skrzynka? A, jak ją uwolnię, tak będę mogła tu biegać. Oj. Wyższa szkoła jazdy z tymi kluczami jednak. Ojej, a to nie ten? Ach, pomyliłam cele. Sorry, Robin. Się wzięłam i dałam, zaplątałam się tam, dałam. O, chyba te da się otworzyć. Czekaj. Luffy w słomiany kapeluszu. No to będziemy walczyć z Tashigi. Ej, to ty jesteś tą panią w okularach i z mieczem. Mów, czego tu szukasz. Zamierzam uratować Robin. Jak śmiesz zapuszczać się do więzienia marynarki? Dalej nie pójdziesz. Nie masz szans. O! O, widzę, że umie używać Soru również. Ale... To to akurat wiem, tak po prawdzie. W sumie... O, a ty co? Uciekłaś do ściany? Z bazuki dostała. Masz. Oj! Uciekła mi! Oj, problem polega na tym, że jak leżą, to nie dostają obrażeń i to jest trochę takie do... Ech! O kurczę, ale dostała... kopniaka.
Dobry jest. Znowu sobie pójdzie, tak jak smoker? Tak, teraz jestem trochę zajęta. Co? Ale ja... Tak jest, zaraz tam będę. Na więcej nie mamy dzisiaj czasu, Luffy Słomkowy Kapeluszu. Przy następnym spotkaniu nie będziesz mieć tyle szczęścia. Żegnaj. Co się dzieje? Najpierw smoki, teraz ona. Co się stało, Luffy? Wszystko w porządku. Tak, nic mi nie jest i znalazłem cel Robin. No przecież dopiero ją otwarłam. To co, mi znowu zamknęli? Czy klucz się automatycznie przekręca? Dobra, otwierajmy. Widzę, że przyszedłeś mnie uratować. Dziękuję, Luffy. Wygląda na to, że tu sobie radzisz. Ach tak, nie nałożyli mi kajdan z morskiego pryzmatu. Nie mogę tego tak czytać. Nie nałożyli mi kajdan z morskiego kamienia, więc mogłam swobodnie używać moich zdolności. A skoro o tym mowa, zastanawiam mnie, czemu dali komuś takiemu jak ja tyle swobody w więzieniu. Próbowałam dowiedzieć się od marynarzy, ale bez powodzenia. Może zapomnieli? Później możemy porozmawiać. Zabierajmy się stąd i chodźmy do pobliskiej wioski, gdzie jest Janu. Ale zanim pobiegniemy, gdzie jest Janu, ta skrzynka jest, rozumiem, z drugiej strony. Właśnie. A druga, też jestem ciekawa, czy jest na dole, czy będzie trzeba po nią wspiąć się na górę. Tak w ogóle to wydaje mi się, że żeby w ogóle wyjść stąd, to muszę skoczyć górą tak czy inaczej. Ej, no nie widzę tej skrzynki. O ja. O, jest. Mam cię. Oj. No tak. Lubi nam ta interakcja znikać. Blink. Blinknęła sobie na nas. Nie wiem, czy chcę tak pchać na sam środek. A. No dobra, lecimy dalej. Oj, tu jeszcze jedna skrzynka gdzieś jest. Jest. Bum. Skarb, będą pieniążki. No jak na pieczata przestało, prawda? Wow. To miejsce jest konkretnie zamknięte. No, i to by było na tyle. No prawie. Wow. A, już chyba... Ach, nic mniejsza, trudno. Jeszcze tam wrócę. Żeby podnieść te parę rzeczy, które tam błyszczało. Dobra, co nam tutaj rośnie? Kapusta. Oj. Się upadli na mnie ostatnio, no. Ale w sensie, że za szybko koło ciebie przebiegłam, czy że marynarka mnie goniła i bałeś się, że cię strzelą? Chyba fakt, że marynarka za mną biegła. Słuchaj, coś się tu błyszczy i ja chcę to podnieść. Właśnie. No witam. Luffy! Witaj ponownie, Luffy. Cieszę się, że obojgu wam nic nie jest. A czy ty nie jesteś? To Janu pomaga nam odszukać pozostałych. Rozumiem. Dziękuję, że nam pomagasz. Nie każdy jest z kory, by pomagać piratom. Cóż, Luffy nie jest jak inni piraci. Czasem zapominam nawet, że jest nim w ogóle. Ach, rozumiem. Robin, musisz być wyczerpana. Zabiorę cię w bezpieczne miejsce, gdzie będziesz mogła odpocząć.
Dziękuję, byłoby cudownie. Luffy? Na razie, Luffy. Daj mi znać, gdybyś czegoś potrzebował. Jasne, dzięki, Jano. No to już wszyscy. Misja poboczna ukończona. Wróć na Thousand Sunny. Jak się nam te misje tutaj prezentują? Karma wciąż bez zmian. Do tego wiemy, że mamy kawałek. Teraz tak, jak już tu jesteśmy, umiejętności. Tak jak mówiłam, to jest spoko, fajna opcja, żeby to kupić. Teraz tak, używamy specjalnych ataków. Bazooka w trakcie ataku normalnego. Trwałość uzbrojenia, dobra. Karabin maszynowy i to spoko. Teraz tak, zdrowie. Zastanawiam się, jeżeli chodzi o specjalne ataki, bo... No właśnie. Burze. Słoniowy karabin maszynowy. Lubię ten atak. Ja bym zainwestowała w ten odrobinę lepiej. Następnie zobaczmy, co tam mamy tu. Skraca czas otwarcia skrzyń, to jeszcze niekoniecznie. Częstsze zdobywanie przedmiotów, jest spoko. Niskie powalenie. Właśnie, tego mi brakowało ostatnio. I mamy totalnie zero rzeczy. O, pierścień mocy. Ten wytworzony, to właśnie go sobie weźmy. Karma zostaje, misja zostaje. No i właściwie, o, Bielitkowie, Wrubinkowie, mamy jeszcze dwie skrzynie, w wieży jeszcze dwie skrzynie. Liczę, że jeszcze tu wrócimy. W ogóle 2 na 20 mamy w Szmaragdowie, tam trzeba ich odwiedzić konkretnie. Jak to jest, że w Szafirowie nie mam wszystkich? Zahaczmy o Szafirowo po drodze. Myślę, że tam możemy znaleźć parę skrzyń, których nam właśnie brakuje teraz. Tylko trzeba się dobrze przejść po mapie, żeby je znaleźć. One tak nie są pokazane od początku. Trzeba do nich podejść, żeby były. No właśnie. 6 na 9, czyli 3 gdzieś się poniewierają. Zrobimy taką krótką rundę po okolicy. Ciekawe, czy gdzieś się napotka któraś ze skrzyń. Tam jest w ogóle super przejście. Tamtędy szliśmy. Mniej więcej, bo nie wiem, jak daleko się niby ta miejscowość tutaj ciągnie. Yo! Nie mogę dwóch rakiet na raz? No tak średnio w sumie. Dobra, z tej strony pusto. Cześć! Kiedyś rozmawialiśmy. My też kiedyś rozmawialiśmy. Co tam słychać? Zmieniło się coś? Hopaj. Butano Perła. Fajne nazwy mają. Niebezpieczny skok. Udaje, że mnie widzi. Nic nie widzisz, nic nie widziałeś. Nie wiem, może za małe łuki robię, powinnam biegać gdzieś tu wewnątrz. Te krewetki na każdym kroku. O! Majinaś tam siedzi. Dobra, spróbuję pobiegać tutaj. Poza rzeczami do podniesienia. Piratami, którym złoiliśmy skórę raz. Czemu by im nie złoić raz jeszcze? Oj. Co wy z tą bombą macie? No musiał okrwawiście. Oni czekają, aż się odkryje, żeby do mnie strzelać. Oczywiście. No czekają, mówię wam. Dobra, jesteśmy już właściwie na miejscu przy Sanim, więc... No właśnie, bursztynowy port. Po prostu sobie do niego dobiegniemy i zobaczymy, jak się tam sprawy mają. O, ale jasne, jak zwykle. Mamy już całą załogę, więc jestem ciekawa... O, tutaj? Czekają obok? Love!
Witaj! Kropka, kropka, tak? Ale kolejna świetna postać. Następny z listy topowej w anime. Chopper, wszyscy w komplecie? Wszyscy oprócz Zoro. Sanji poszedł go szukać, bo Nami go to poprosiła. No to powodzenia. Ej! Co? Co ja będę jadł bez Sanjiego? Już umieram z głodu. Oczywiście go teraz olewają. Zaraz będzie fajna akcja pewnie. Ej, Luffy, słomiany kapeluszu. Rany! Law, co ty tu robisz? Trafi. Cały czas byłem na statku. Co? Gdzieś tam w las, że cię nie znalazłam. Uderzyłeś się w głowę o dno morskie, gdy spadłeś z więzienia? Może ją rozetnę i zajrzę do środka. No, przepraszam za to. Chyba po prostu taki już jesteś. Tak czy siak planujesz zostać jakiś czas na tej wyspie, prawda? Tak, jak tylko sprawdzę co z Sunny. Ej, gdzie idziesz? Muszę coś załatwić. Przez jakiś czas będę się poruszał sam. Skontaktuj się ze mną, gdy będziesz gotów postawić żagle. Nie zapomnisz, prawda? Oczywiście, że nie. No, nie byłabym taka pewna. No właśnie, dokładnie. Spokojnie, na pewno nie zapomnę. Dzięki, no właśnie. Zaufał komuś, kto rzeczywiście nie zapomni. No dobrze, możemy poczekać na pokładzie Sunny, aż wrócą Zoro i inni. Na 1000 Sunny możesz kazać Sanjimu wydawać zlecenia ekspedycji, poprosić Frankiego o wykonanie sprzętu i strojów lub przebrać się. Zbadaj drzwi do męskiej toalety, aby otworzyć menu przebierania. Tutaj możesz wybrać strój do przygód na wyspie. Możesz także porozmawiać z dowolnym z piratów słomkowego kapelusza na 1000 Sunny, aby otrzymać maksymalnie jeden materiał dziennie. Data zmienia się o północy, więc staraj się rozmawiać z nimi codziennie. Nareszcie, znalazłem go. Szwendał się po całej wyspie. Coś ci się nie spieszyło? Kręci brewka. Czemu go tak nie nazywa? I ty to mówisz? Cieszę się, że jesteście cali. Ciekawe jednak, czemu marynarka nie próbowała nas powstrzymać? Może chce nas w coś wpakować? Tak czy siak, jesteśmy w komplecie. Dzięki za pomoc, Jan. Nie ma za co, tego właśnie są przyjaciele. Jan, potrafisz działać cuda. Pozwól, że kiedyś osobiście ci podziękuję. No dalej, nie mamy na to czasu. Zapomnieliście, że to więzienna wyspa? Nie widzicie tych wszystkich marynarzy? Tak, ale Sunny nieprędko wypłynie na morze. No tak. Naprawienie wszystkich uszkodzeń zajmie przynajmniej kilka dni. Musimy również zgromadzić zapasy. No to rozdzielmy się i poszukajmy jedzenia. Oraz materiałów do przeprowadzenia napraw na Sunny. Oraz Luffy. Pamiętaj, że zanim stąd odejdziemy, musimy jakoś odwdzięczyć się Janu. Przecież jesteśmy jej coś winni, prawda? A nie przejmujcie się mną, to nie było nic takiego. Janu, przy grobie twojej matki wspominałaś, że zamierzasz coś zrobić z problemami nękającymi tę wyspę, prawda? Ja... O! Pomogę ci z tym! Nie martw się, Janu. Jeśli możemy coś dla ciebie zrobić, jesteśmy do twojej dyspozycji. Właśnie od tego są przyjaciele. Niezmiernie wam dziękuję. Więc jakie macie na tej wyspie problemy? Ostatnio piratów jest jeszcze więcej niż zwykle. Niektórzy z nich to prawdziwe szuje. W odpowiedzi marynarka zaczęła wzmacniać obronę. Mieszkańcy wyspy są rozdrażnieni. Chodziłam po okolicy i pytałam ludzi, czemu tylu ich tu przybywa, ale niczego się nie dowiedziałam. Tak ogólnie to nie zdołam wszystkiego załatwić sama. Rozumiem, pomogę ci z tym. Dobrze, dziękuję ci, Luffy. Dany zdeterminowany wrócił. Jan, gdzie jesteś? Odezwij się! Co się dzieje? To dochodzi spoza statku? Co się mogło stać? Jenny, potrzebujemy pomocy! Roboty atakują, kogo popadnie! Roboty? Co? Gdzie? W szafirowie!
Pośpiesz się, zanim wszystkich pozabijają. Co? Już pędzę. Misja główna ukończona. Zjednoczone słomiane kapelusze. Mama i brat. Nowa misja, 7. Skoczmy jeszcze do środka na chwilę, zobaczyć. Czy wszyscy się rozeszli tak jak planowali? Nie. Wszyscy tu są. Zoro. Stary. Gdzieś ty był. Nie myślisz chyba, że to te same roboty, które widzieliśmy wcześniej? To by oznaczało, że naczelnik też może tam być. No to idź go goń! Luffy! Szybko, za Johnem! Nie możemy zostawić Yamy samej na polu walki. Nie możemy pozwolić, żeby z wyspiarzom coś się stało. Chodźmy za Johnem! No dawaj. Luffy, musimy natychmiast się dostać do tego miasteczka. Nie możemy odmówić pomocy płaczącemu dziecku. Ludziom może stać się krzywda. Lepiej zabiorę mnóstwo zapasów medycznych. Każdy niech coś powie, jak już jesteśmy. Czy te roboty nie należały do marynarki? Po co miałby atakować jakieś miasteczko? Każdego robota, który atakuje ludzi, należy zezłomować. Dajmy im nauczkę. Jak ci idzie, Luffy? Mogę jakoś pomóc? Chyba on chce jeszcze. Nie sądzę, żebym mogła robić jeszcze jakieś stroje. Więc jest spoko. Jeszcze Usopp. Może to te same roboty, które zaatakowały Sunny? Uważaj na siebie, Luffy, są twarde. Dobra, to słuchajcie, starzy przyjaciele. Cała załogo. W tym miejscu się pożegnamy. I kolejne spotkanie zaczniemy właśnie od misji ratunkowej. Także dziękuję Wam za wspólną grę. Życzę dobrej nocy i dnia. Trzymajcie się wszyscy ciepło. Cześć!